Jak tam Kamusia? Kamuś żyje, pisze książkę. Czy Kamuś napisze tę książkę? Ała! Co miałam wam jeszcze powiedzieć? W ogóle nie mogę się doczekać, aż wam zdradzę, aż będę mogła w końcu powiedzieć o planach naszych. W ogóle będziecie, powiem wam tak, będziecie w szoku. To będzie wejście ever. Ever. To będzie wejście ever, jeżeli chodzi o YouTube'a. O YouTube, nie YouTube'a. W ogóle po prostu internet. W jakim stylu wrócimy? Myślę, że nawet nikt, ale to nikt z was się nie domyśla, co to w ogóle może być, bo to będzie coś nowego. Coś, co byście się po nas nie spodziewali. I potem też mamy jeden projekt do zrobienia, też który byście się nie spodziewali. Więc, a ja już jestem taka podniesiona tak naprawdę, tym beskitu. Naprawdę, ja się już wczoraj z Łukaszem gadałam i mi powiedział tą propozycję, taką jeszcze bardziej podkręconą niż w ogóle ma być. Powiedział mi też pieniążki, więc powiedziałam, dobra, zgadzam się. Więc ogólnie projekt będzie mega, mówię wam, wrócimy w mega stylu, więc mam nadzieję, że czekacie. Co z kanałem Patera? Ja w ogóle nie wiem, co chodzi w tym kanale. W ogóle słyszałam, że w ogóle nagle do mnie Tomek dzwoni, dlaczego ciebie nie będzie na kanale, że niby Łukasz się wywalił z projektu, a ja taki ładnie, w ogóle o co chodzi. Nie wiem w ogóle o co chodzi, dlaczego w ogóle takie coś usłyszałam, że Łukasz mnie wyrzucił. Takie mówię, tak? Coś nie zostałam o tym poinformowana. No, ale że Łukasz będzie nagrywał z nim kanał, bo to był Łukasza pomysł z tym kanałem. Ale on nie będzie robił na tym kanale. Tylko tam czasem się pokażę dla wyświetlenia, nic więcej. Ale nie za szybko. W ogóle jesteście ciekawi książki i jego, bo ja bym w ogóle nie sądziła, że on napisze jakąś książkę. W ogóle nie wiedziałam, że on umie pisać. Naprawdę. Jestem w ogóle w szoku totalnym, tak jak myślę, że większość. Znaczy, ja wiedziałam już od początku, że on pisze książkę. Że jak siedział pierwszy miesiąc, tylko on nie chciał ani razu powiedzieć o czym i dalej nie chce powiedzieć o czym, nawet Kasi nie chce powiedzieć o czym, czajcie? Nic nie chce zdradzać nikomu. Więc ja na pewno przeczytam tę książkę, ciekawe co on tam to wymyślał. Czy będzie coś, co się zdziwia? Może w ogóle czujecie, że tak naprawdę od Łukasz siedział 6 miesięcy. 6 miesięcy. 6? 6. 6. Tak. I teraz już kolejny miesiąc minął, czyli to już jest 7 miesięcy tak naprawdę nic nie robię. Tylko się coś tam udzielam, nawet też bardzo w małej ilości na Instagramie. Trzecia liwka. Też w małej ilości na Instagramie. A tak naprawdę nic. I po prostu już mnie to denerwuje. I mówię do Łukasza, Łukasz, dawaj robimy coś, bo ja już nie mogę tak. To jest takie dziwne być ciągle przed kamerą i nagle dupa, nic nie ma, co nie? I znowu, i ciągle czekam i wiem, już się wszystko układa. Tak naprawdę w ogóle wszystko idę bardzo dobrze. Idą do góry. Znowu mamy plany, znowu będziemy działać. Na pewno nie w takim stylu, jak działaliśmy, że będzie po prostu wszystko lepsze. Wam się spodoba i mam nadzieję, że zmienicie o nas zdanie i będziecie chcieli nas oglądać. Zobaczycie nas z innej tak naprawdę strony. Fajnie właśnie, jakbyście nas znowu polubili, bo to było takie mega. Trochę spierdzieliliśmy i ja powiem, bo umiem się przyznać. I wiem, że źle wyszło. Dużo pokomplikowali to ludzie, którzy byli, a właśnie tak nie powinno być. Powinniśmy być jedną wielką ekipą, a strasznie stało się na odwrót. Ale tak to jest, tak się pracuje z nieodpowiednimi po prostu osobami. Pewnie Łukasz wziął po prostu za dużo dla siebie i wyszło jak wyszło. Psychika po prostu, wiecie, psychika. To nie jest aż takie łatwe, jak się wydaje, bo wiecie, wy myślicie, że wszystko jest kolorowe, pięknie, zajebiście i w ogóle co nie. Bo tak pokazujemy to tak naprawdę, że jest idealnie, że jest super, że my się wszyscy kochamy i w ogóle jesteśmy zajebistym składem. A tak nie było. Było totalnie na odwrót.
obrabianie sobie dupy i nic więcej. Ale to już się w końcu skończyło. I tak naprawdę jestem z tego dumna. Moim zdaniem się nic nie dzieje bez przyczyny. I jak tak życie pokierowało, czyli że tak musiało być, co nie? Więc, ale... Trzeba żyć pozytywnie. Trzeba żyć pozytywnie. Kiedy Łukasz nam zwraca, tak szczerze, plus minus, my nie wiemy, kiedy tak naprawdę wrócimy. Nie jestem w stanie aktualnie wam określić. W ciągu 2 miesięcy będziecie już znali nasze plany. Daję bardzo wam nadwyżony czas, ponieważ nie mam pojęcia, czy będzie nagrać bez maski. Nie, ja naprawdę, ja myślę, że YouTube, jeżeli chodzi kręcenie, my to zakończyliśmy. Ja na pewno miałem kanał muzyczny. Jak piosenka wejdzie, ten kanał powstanie. Czemu Łukasz ma prywatny konto na Instagramie, ponieważ na razie go nie używa. Odblokuję go w odpowiedniej chwili. Wiesz, co się dzieje z Kariny? Wiem, a wy nie chcecie wiedzieć. Szkoda gadać. Ja w ogóle chciałam dla was taką muzykę robić, gdzie tak naprawdę taką starą, odnowioną muzykę. Taką a la hiszpańską, myślę. Takie. Są moim zdaniem najlepsze. Ale w polskiej wersji. Ale będziecie zaskoczeni, że jestem taka podniecona. W ogóle to nam teoretycznie będzie takie wejście w pewny projekt, a potem będzie ten projekt. Rozumiecie? Projekt będzie w przyszłym roku. Trzeba go zrealizować. Ale trochę jeszcze to potrwa. Mamy 15 ogólnie rozprawę. I po wyniku rozprawy wstawię piosenkę. W ogóle jak w ogóle na to tak naprawdę patrzycie, jaki będziemy mieć. Jestem ciekawa, co wy myślicie, jak zostaniemy osądzeni. Ale wam tak tyle powiedziała na temat tej sprawy, tak szczerze, ale muszę trzymać język za zębami niestety. Naprawdę, jakbym się wam wygadała, musicie poczekać do 15. Jak będziecie mieli mieć wynik, to chyba wszyscy nagramy film na YouTube'a ogólnie. Na pewno, myślę, to jest będzie dobry pomysł, nagrać film na YouTube'a ja i Łukaszek. I powiedzieć wam wszystko, co tam się działo, pokazać wam wszystko, co tam się działo. Mieli całkowicie inne spojrzenie na tą sprawę. Mam nadzieję, że wynik będzie dobry. Trzeba żyć pozytywnie. Ja żyję pozytywnie. Czy będziecie dalej nagrywać na YouTubie z Kamusiem? Odpowiadałam już na takie! Nie będziemy. Będziemy muzykę robić na YouTubie, wiesz? I mamy pewne projekty, które nie dotyczą całkowicie YouTuba, tylko czegoś o wiele grubszego. Coś, co tak naprawdę będzie na całą Polskę. Okay. A nie na YouTube'a. W domu, bo on ma fazę teraz na sprzątanie swojego domu, wiesz? Aha. Naprawdę ma fazę. Aktualnie pisze książkę ogólnie na co dzień i chce ją jak najszybciej skończyć, żeby po prostu wszystko mógł zacząć od nowa. Bo pierw jego kwestią taką docelową jest napisanie książki, nie? No, i tak naprawdę jak napisze książkę, to będziemy zaczynać działać. Już pewne są też do naszego projektu, są rozmowy i w ogóle, ale o wszystkim się dowiecie trochę później. Ja mam pytanie, jak się czułaś z tym, jak każdy zaczął jakby na ciebie naskakiwać z tym Kamusiem i w ogóle, jakie miałaś nastawienie do tego? Jak on poszedł siedzieć i w ogóle? Tak. Wiesz co, ja jestem strasznie mega taka do wszystkiego pozytywnie nastawiona i wiedziałam, że to jak zostało to przedstawione, to myślę, że sama na taką osobę bym negatywnie spojrzała i wiedziałam, że że potrzeba czasu, żeby to odkręcić. I wiedziałam, że ludzie po prostu zmienią zdanie, jeżeli się jakby się dowiedzieli prawdy, co nie? Bo niestety ta sprawa nie może być jawna. Z dziwnych przyczyn, ale jeżeli się zakończy ta sprawa, to wtedy możemy jakby udostępniać materiały i w ogóle coś mówić ogólnie o tym, cokolwiek. I wiem, że po prostu wtedy jak ludzie to zobaczą, jak było, naprawdę, jak to wyglądało i w ogóle, to całkowicie inaczej to pomyślą, bo telewizja nas w strasznym świetle pokazała, no i się nie dziwię, że tak ludzie zareagowali, no bo tak to zostało pokazane. A wiesz, a film, a rzeczywistość, no to jest co innego. Tak samo, jak ja bym miała oceniać ukrytą prawdę, no przecież tam jest 3 razy większa patologia niż u nas była, tak? Tam są narkotyki, seksy, wszystko, tak? No, a coś takiego pokazują w telewizji, a oceniają nas, nie? A to wszystko tak naprawdę było zrobione tak, że wyglądało realistycznie, a nie było, tak? Wiesz co, no chłopak nie jadł gówna, tylko jadł czekoladę, no. A wiesz, na w telewizji wszędzie powiedzieli, że on jadł gówno, nie? Więc no, więc po prostu wiedziałam, że sama bym pewnie jakoś, znaczy, w sensie ja musiała doszukać się prawdy, tak? Ale dużo osób zareagowało takim, jakim się to powiedziało, tak?
No, no to trudno, ale wiem, że po prostu po sprawie, jeżeli oczywiście wynik będzie odpowiedni dla nas i taki, jaki powinien być, to wszystko się ułoży, a nawet jak nie będzie odpowiedni, to i tak to po prostu wyjaśnimy i udowodnimy swoją niewinność, co nie? Po prostu wiem o tym. Bo wiem, jak ta sprawa naprawdę wygląda, co nie? Po prostu żyję pozytywnie, wiem, że tak dużo osób zareagowało. No życie, no trudno, no co mam powiedzieć. Bo czytałam w internecie o tym, że kamerzysta dostał zarzut jeszcze na pobicie jakiegoś mężczyzny. To jest prawda? Czy to jest jakby tak, że to też zostało zmyślone? Znaczy, no to jest prawda, ale w sensie to było w obronie własnej i nikt tego właśnie nie podkreśla, że to było w Aha. obronie własnej. Rozumiesz, że po prostu gościu po prostu zaatakował go i jakby on się bronił, co nie? Więc no, ale i mężczyzna umarł po pięciu miesiącach, rozumiesz? Po 5 miesiącach umarł. I uznali, że to jest na pewno jego wina, ale to wcześniej zostało umorzone, a jak się skapnęli, że kto uderzył tego gościa, tak? I wyczuli, rodzina wyczuła hajs, rozumiesz? To nagle znowu jest postępowanie, rozumiesz? Ale znalazł się świadek, który, bo tam wiesz, to świadek, z tego co wiem, to te pracownicy to znały tego gościa, więc na pewno zeznają tak, jak nie powinny, ale znalazł się świadek, wiesz, to totalnie z dupy, nie? Wiesz, o co chodzi? Który po prostu ani nas, ani tej rodziny nie zna i potwierdza, że Łukasz został pierwszy uderzony. Łączyło cię coś z dredziarzem, czy to wszystko było ustawione? Nie, to wszystko było ustawione, mnie nigdy z nim nic nie łączyło, oprócz po prostu, że byłam z nim dobrze zakolegowana i tyle. Ja po prostu znam go dużo, dużo lat. No co, to jakbyś, nigdy bym w życiu z nim nie była, musiałabym chyba 3 razy się uderzyć w głowę. I tak to chyba byłoby za mało. Nie, to nie jest dla mnie chłopak, na pewno nie dałabym rady z nim. To tak może wyglądało, ale to tak po prostu miało wyglądać. Dużo rzeczy miało wyglądać, tak jak kuzyni, którzy nie byli moimi kuzynami. No. Tak było.